To już nasze drugie spotkanie. Tym razem chcę tylko zapowiedzieć dłuższe spotkanie, rozmowę, które będzie miało miejsce już we wtorek, w najbliższy wtorek o godzinie 17. Tym krótkim filmikiem chciałbym tylko to spotkanie zaanonsować. Jego tytuł może brzmi banalnie, ale mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy okaże się, że tak bardzo banalnym to spotkanie nie będzie, również to, co mam wam do powiedzenia. Jak żyć w trudnych czasach? Porozmawiamy o tym nieco szerzej. Teraz tylko główne myśli, które zresztą podsunął mi pomysłodawca tego spotkania wtorkowego, Jan Ważny, i jeśli komuś tematy wydadzą się mało ciekawe, no to nie będzie to tylko moja wina, ale również i pana Ważnego. Otóż pierwszy jakby zespół pytań związany jest z bardzo gorącym, dyskutowanym globalnie wręcz problemem, jakim jest problem szczepień, czyli pandemii, a zwłaszcza problem przymusu szczepień, albo jeśli nie samego przymusu szczepień, to stosunku do ludzi, którzy tych szczepień nie przyjmują, bojkotują, krótko mówiąc, antyszczepionkowcy. Czy jakieś próby nacisku ze strony wspólnoty, rządu, samorządów, organizacji religijnych są uzasadnione? Czy dadzą się pogodzić z wymogiem wolności? Wydaje mi się, że jest to problem bardzo istotny i jednym z powodów, dla którego obrósł tyloma nieporozumieniami, jest to, że my fałszywie definiujemy wolność. Otóż wolność to nie jest prawo do robienia, czego się chce, do samowoli. Również to nie jest wolność do narażania innych, często najbliższych, na niebezpieczeństwo, jakim w tym wypadku jest niebezpieczeństwo zachorowania. Ale jest też inny aspekt tego niebezpieczeństwa, mianowicie narażanie na koszty, i to koszty rosnące lawinowo, leczenia ludzi, którzy z własnej woli nie poddali się szczepieniom. Słyszymy o przypadkach, że ktoś niezaszczepiony zachorował, zaraził się COVID-em i jego leczenie będzie kosztowało setki tysięcy złotych. I to jest obciążanie wspólnoty za to. To jest trochę tak jak traktowanie regulacji ruchu drogowego jako ograniczającego wolność. A przecież wszyscy godzimy się, że kolory świateł nie tyle ograniczają wolność, ile wyznaczają trajektorię tej wolności. Mam nadzieję, że o tym sobie więcej we wtorek powiemy. Druga sprawa to jest również polaryzująca mocno polskie społeczeństwo, nie tylko polskie, w ogóle wspólnotę europejską. To jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. I słusznie stawiamy pytania, do czego to doprowadzi, czy do coraz większej eskalacji, czy może dzięki rozsądnym działaniom politykom dojdzie do rozładowania tych napięć, że uchodźcy znajdą schronienie, czy wracając do swoich krajów, czy znajdując schronienie w krajach, w których chcieliby się osiedlić, w tym również w Polsce. Tutaj mamy całe spektrum różnych opinii. Będziemy mieli czas, żeby się nad nimi zastanawiać. Jedno jest pewne, i tutaj mamy pewne wsparcie również ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Polscy biskupi, którzy właśnie w czwartek i w piątek obradowali, doszli do wniosku, że nie ma konfliktu między humanitarnym stosunkiem do ludzi potrzebujących, a bezpieczeństwem na granicy, że trzeba robić jedno i o drugim nie zapominać. I tutaj bardzo się cieszę, że ten głos jednoznaczny się pojawił, nawet
pojawiła się idea ze strony biskupa Gądeckiego, przewodniczącego episkopatu, żeby niedzielne składkę kolektę szalną przeznaczyć właśnie na imigrantów, na Caritas, który jest tą organizacją ze strony Kościoła, która im zdeklarowała mocną pomoc. I tu jest trzeci punkt, o którym pewnie sobie dużo powiemy, bo Państwo obserwujecie to u siebie, w Zamościu, w okolicach, w terenie. Jak choćby takie słowa biskupa Gądeckiego są komentowane przez prawicowych publicystów, jak chociażby Rafał Ziemkiewicz, który zadeklarował, że nie ma jego zgody na to. I wydaje mi się, że tutaj jest pewien początek rosnącej eskalacji konfliktu między biskupami, hierarchami, a niższym klerem, który ma również często poglądy zbliżone do publicystów typu Ziemkiewicz. No i cała armia publicystów skupionych w różnych prawicowych gadzinówkach, tak to nie waham się nazwać, albo w tak zwanych narodowych mediach, gdzie ten przekaz straszenia imigrantami, uchodźcami jest nieustanny praktycznie od początku kryzysu, czyli od sierpnia. I o tym też chcę z Wami porozmawiać i zastanowić się, czy ten rząd jest jeszcze rządem, który reprezentuje społeczeństwo, czy reprezentuje tylko siebie i stara się wszelkimi, często niegodziwymi sposobami utrzymać przy władzy. Tak więc te trzy elementy, czy jakby pola będą nam organizowały nasze wtorkowe spotkanie. Do zobaczenia więc.